Janusz Darkacz, historyk, muzealnik, kustosz, obecnie kierownik działu historii w Muzeum Gdańska. Specjalizuje się w historii Gdańska i Pomorza XIX wieku oraz dziejów kąpielisk morskich południowego wybrzeża Bałtyku. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na lokalnej historii Pomorza, szczególnie Gdańska i Sopotu. Katarzyna Kurkowska, historyczka sztuki, muzealniczka, od 2012 roku jest pracowniczką Muzeum Gdańska, gdzie pełni funkcję zastępczyni kierownika działu historii i opiekuje się kolekcją fotografii. Ma w swoim dorobku liczne wystawy i publikacje, organizuje wydarzenia popularyzujące wiedzę o Gdańsku. Leszek Molendowski, doktor historii, muzealnik i pedagog, pracownik Muzeum Gdańska, członek Instytutu Kaszubskiego, autor i współautor 6 książek, m.in. Dzieje ojców jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni i Zakony męskie na terenie diecezji chełmińskiej w latach II Rzeczypospolitej 1920-1939. Nowy Port, położony u ujścia Martwej Wisły do Bałtyku, jest rzadko odwiedzany przez turystów dzielnicą Gdańska. Może jest w tym jakieś przekleństwo historii, albowiem początki nowego portu związane są bezpośrednio z upadkiem Gdańska wskutek pierwszego rozbioru Polski. Król Fryderyk II postanowił zdusić handel Gdańska, lokując na lewym brzegu Wisły osadę wraz z komorą celną, aby wysokie opłaty i kontrola ruchu statków skutecznie zrujnowały finanse miasta. W trzecim tomie z serii wydawanej przez Muzeum Gdańska Historię Gdańskich Dzielnic troje redaktorów Janusz Dargacz, Katarzyna Kurkowska i Leszek Molendowski zaprosiło do współpracy 16 autorów, historyków, historyków sztuki i architektury, którzy niezwykle sumiennie i dokładnie przedstawili cały wachlarz problemów związanych z dziejami, architekturą oraz społeczeństwem Nowego Portu przez XIX-XX wiek, aż po czasy obecne. Lektura tych frapujących tekstów uświadamia, że dzieje Gdańska i Gdańszcza dzieją się nie tylko w okolicach ulicy Długiej i Alei Zwycięstwa, lecz również przy ulicy Oliwskiej czy Marynarki Polskiej.